Prezydent Katowic chce zmiany przepisów ruchu drogowego, tak żeby miejsca parkingowe można było tworzyć bliżej przejść dla pieszych i skrzyżowań. Jak przekonuje, odległość 10 metrów od tych miejsc jest zbyt duża, przez co trzeba likwidować wiele miejsc parkingowych. Warto jednak pamiętać, że przepisy, które obecnie obowiązują, powstały dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, którzy nie muszą wychodzić na przejście zza przeszkody, jaką stanowi zaparkowany samochód. Fatima Orlińska. Od kilku tygodni Katowice wprowadzają nowe oznakowanie strefy płatnego parkowania. Przy okazji likwidowane są miejsca, które nie spełniają przepisów. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych. Naszym zdaniem w strefie tempo 30, gdy prędkość pojazdów jest znacznie niższa, a przede wszystkim w zatokach parkingowych, czyli nie na miejscach, które znajdują się na jezdni i które z automatu niejako siłą rzeczy mogą... Parkujące tam pojazdy mogą sprawić, że piesi mają znacznie gorszą widoczność i ci, którzy jadą samochodami, mogą widzieć mniej. W tych zatokach, w tych obszarach powinno być dopuszczone parkowanie pod warunkiem, że zostaną spełnione określone kryteria. Aby miasta mogły te kryteria określać samodzielnie, potrzebne są zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wśród głównych propozycji Katowic jest możliwość tworzenia miejsc parkingowych w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Uważamy, że te rozwiązania sztywne są zbyt restrykcyjne i chcemy, żeby tutaj organ zarządzający ruchem, czyli prezydent i jego służby, miały pewne możliwości, żeby w określonych sytuacjach, po stwierdzeniu, że zapewnione warunki bezpieczeństwa, widoczności, można by zastosować rozwiązania bardziej liberalne. W tym cały problem. O tym, że jest problem, władze Katowic zorientowały się dopiero wtedy, kiedy wiele miejsc zostało już osłupkowanych. Do napisania apelu do premiera prezydenta skłoniły głosy niezadowolonych mieszkańców, którzy zostali zaskoczeni likwidacją miejsc parkingowych. Nie możemy też zapominać o ludziach, którzy muszą na co dzień korzystać z samochodu, no bo po prostu nie mają innego wyboru. Dlatego też zwracamy się do pana premiera o zmianę tych przepisów, o właśnie danie takiego wyłączenia w strefach uspokojonego ruchu. Cały czas to podkreślamy, gdzie i tak nie jeździ się szybko, na to, by mieszkańcy mogli nadal parkować i żeby tych miejsc tak mocno nie ograniczać. Prezydent Marcin Krupa wystosował do premiera list z oficjalnym wnioskiem o zmianę regulacji prawnych. Jednocześnie apeluje do innych samorządowców, by apel ten poparli, ponieważ problem dotyczy nie tylko Katowic. List do premiera nie zmienia niczego w planach miasta. Wszystkie nielegalne miejsca zostaną zlikwidowane.